Roczny budżet Śląska to 2 miliardy złotych. W zeszłym roku zabrakło 200 milionów. Prognozowane zadłużenie na koniec 2023 w samej tylko Częstochowie wyniesie 860 milionów. O finansowej sytuacji Polski, Śląska i Częstochowy mówili dzisiaj przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni, Magda Sincewicz. A jest o czym mówić, bo sytuacja dotyczy każdego z nas, obywateli i spraw związanych z ich życiem, takich jak służba zdrowia, oświata czy drogi. Zadłużenie miast wszystkich jest funkcją długu publicznego, który rośnie, ze względu na to, że mamy fatalną politykę i monetarną, i fiskalną tak naprawdę w kraju. Co więcej, coraz więcej obowiązków jest przerzucanych z kraju na miasto, a w ślad za tym nie idą środki finansowe. Środki, bez których ciężko jest miastom wykonywać swoje podstawowe zadania. Jednym z nich jest Częstochowa. Nasze miasto nie było zupełnie na to przygotowane i jakby to, z czym mamy teraz do czynienia, to już wisiało w powietrzu od kilku lat, tak? I to już było czuć i myśmy przed tym ostrzegali i próbowali ten deficyt hamować. Natomiast do czego możemy dojść? Możemy dojść do tego, że za kilka lat, pomimo pieniędzy unijnych, dopłat i tak dalej, po prostu nie będzie nas stać na podstawowe inwestycje, na podstawowe sprawy. Te, które dotyczą naszej codzienności. Choć nie jest łatwo, staramy się żyć z dnia na dzień, w lekkim uśpieniu, zapominając o tym, że dług rośnie. Może konsekwencje są odroczone, ale prędzej czy później nadejdą. No już tak chyba od zawsze to wygląda, że w danym czasie rośnie zadłużenie i następne pokolenia to spłacają. Stąd apel do obecnie rządzących i tych, którzy może będą rządzić za chwilę, że każde miasto to wspólne dobro, tak jak dom i rodzina, i należy o nie dbać i współpracować ze sobą.